Jesteście sobie w stanie wyobrazić mecze piłki nożnej bez sędziów? Ja też nie. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was 11 ciekawych momentów pomiędzy piłkarzami a sędziami. Ja mam na imię Mateusz, a Wy oglądacie Boisko Prawdy. Wejdź do gry o dużą kasę, 100 tysięcy złotych w puli nagród dla osób pełnoletnich. Przenosimy się do jakiejś niszowej ligi, rozgrywanej na jednym z wielu na świecie kartoflisk. Mecze niższej rangi nie usprawiedliwiają jednak takich zachowań jak to, a wręcz przeciwnie. Jak widać, chłop tym kopniakiem prawie sam się przewrócił. Mam tylko nadzieję, że dostał przynajmniej rok czasu przerwy na przemyślenie swojego zachowania. Punkt pierwszy, sędzia ma zawsze rację. Punkt drugi, jeżeli sędzia nie ma racji, to patrz na punkt pierwszy. Dość boleśnie przekonał się o tej zasadzie Neymar, który nie zgadzając się z decyzją arbitra, zachował się dość dziecinnie, za co dodatkowo został ukarany żółtkiem. Jakby tego było mało, żółtkiem obrywało się również Coutinho, który również próbował wpływać na zmianę decyzji sędziego. Na sam koniec arbiter upomniał jeszcze Neymara, żeby przestał paplać, tylko wzniósł się na swoje wyżyny. Z mojej strony szacun za takie podejście. Panowie, teraz coś dla Was. Piękna pani arbiter, do tego jak widać z poczuciem humoru. Piłkarz zapewne rzucił jakiś zalotny tekst, za który mógłby zostać ukarany, ale na szczęście pani sędzia wykazała się świetnym poczuciem humoru i wyjęła chusteczkę, by otrzeć swoje czoło. No przyznajcie, że Wam też uśmiechnęła się mordka na ten widok. Sędziowie nie zawsze sobie radzą w meczach wysokich stawek, zwłaszcza w takich, w których grają gwiazdy światowego formatu. Ostatnio co prawda wypuściłem odcinek o Zlatanie, który warto obejrzeć, ale mamy kolejny dowód na to, jakim piłkarzem jest Zlatan, a przy okazji jak bardzo niefortunnie i bez szacunku do swojego zawodu zachował się sędzia. Normą jest to, że piłkarz ma się słuchać poleceń sędziego. W tym wypadku sędzia poczuł się chyba odrobinę malutki i nie był w stanie wyegzekwować swojego polecenia. Przepisy są proste. Sędziego nie wolno ruszać. Szturchanie, dotykanie czy łapanie sędziego często kończy się zasłużoną żółtą kartką. Tym razem Aguero zdecydowanie przesadził, a biorąc pod uwagę sposób, w jaki wykłócał się z panią sędzią, a do tego sposób, w jaki ją złapał, momentalny wylot z boiska. Tak to można łapać dobrego kumpla w pubie i to też nie zawsze. Piłkarze bywają nerwowi. Ten jednak odrobinę przesadził. Zarówno sędzia liniowy, jak i główny wykazali się dużą klasą i wytrzymali ciśnienie, a piłkarz zmuszony był opuścić boisko. Oby jak najmniej takich nerwusów na boiskach, bo emocje emocjami, ale wszystko ma swoje granice. Ten piłkarz po strzeleniu pięknej bramki postanowił pożyczyć od sędziego spray i zaznaczyć coś na murawie. Jak pomyślał, tak zrobił. Trzeba przyznać, bardzo kreatywne zachowanie, a za taką kreatywność sędzia musiał nagrodzić go żółtą kartką, ale obaj panowie przyjęli to z uśmiechem na ustach. Każdy z nas ma tego jedynego kumpla, który od dawna leci na jakąś dziewczynę, no i boi się do niej zagadać. Pan piłkarz w końcu postanowił się przełamać i wpadł prosto na panią sędzię, mało przy tym nie wypadając poza boisko. Nie wiem jak was, ale mnie rozbawiła ta sytuacja, choć widzimy, że pani arbiter profesjonalizm zachowała do samego końca, za co należą się brawa. Sędziowie powinni popełniać jak najmniej błędów. Te jednak siłą rzeczy czasem się zdarzają. Jednak jak wytłumaczyć fakt, że w jednym meczu nie widzi się dwóch zagrań ręką i to w polu karnym? Guardiola pełna klasa, że to wytrzymał i pięknie to rozegrał na sam koniec. Widać, że sędziowie wiedzieli, że spieprzyli sprawę i to koncertowo, a miny jakie mają, mówią same za siebie. Bardzo dobrze, bo nie ma nic gorszego od wypaczania przebiegu meczu. Mbappe jest znany ze swojej szybkości, ale również i cwaniactwa. Jednak tym razem nie udało mu się przechytrzyć arbitrów. Plan sprytny i pewnie udałby się jeszcze kilka lat temu, przed wprowadzeniem systemu VAR. Pan sędzia nie popisał się w tej sytuacji, gdzie ewidentnie puściły mu nerwy. Dużo rzeczy widziałem, ale takiej akcji chyba jeszcze nigdy. A na koniec, żeby tego było mało, w ramach zemsty pokazał mu jeszcze czerwoną kartkę. I
tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy materiał. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do rejestracji do naszego oficjalnego sponsora kanału fuksiarz.pl i jeżeli jesteście pełnoletni, to możecie wziąć udział w grze o dużą kasę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce.